Siema ludziska, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku z Antildona i lecimy sobie z drugim odcinkiem. Nie za bardzo pamiętam, gdzieśmy skończyli drugi odcinek, w sensie nasz, nie tutaj w grze. Więc być może się troszeczkę cofnąłem, ale nie jestem do końca tego pewien, więc być może, że jeśli czegoś tam nie będzie na początku, to po prostu znajdę to w internecie, po prostu to gdzieś tutaj wkleję. Tutaj były te konwersacje, to wszystko to. Ten Josh tutaj wszystko było, więc jeśli tego nie było w poprzednim, na końcu poprzedniego odcinka, to po prostu to gdzieś tutaj wkleję. Lecimy. Plotkuj jakąś troskę. Ej, a u ciebie w porze? Musi ci być bardzo ciężko bez sióstr. Przestań. Chodziło mi o to, że... Wiem o co. U mnie już wszystko okej, serio. Chcę, żebyśmy po prostu fajnie spędzili czas. Wiesz, jak za dawnych lat. Kurde, cholerny szajs. Zamarsz? A jakże? Może jest jakieś inne wejście? Od cholery, tyle że zamknięte. Musi być gdzieś jakieś okno, które możemy, wiesz, otworzyć. Ej, chwila, moment, mamy się włamać? No jak? Jakie to włamanie, jeśli jesteś właścicielem, co? Żadne. Chyba że cię zgłoszę psom. A... Panie przodem wodzu. Cześć, Chris. Dziwnie tu wracać, fajnie tu wrócić. No tak troszeczkę dziwnie tu wracać niż fajnie. Więc może dajmy to niepewny. Wszystko u ciebie gra? Tak. No, poza tym, że jest zimno i że to miejsce mnie z lekka przeraża. Tak, no trochę dziwnie znów tu być, nie? No. Aktualizacja statusu, dobra. Czy coś nacisnąłem? Znowu to? Really? Dobra, i teraz tak, idziemy teraz tutaj. Idziemy za Joshem ogólnie. Strasznie dziś wygląda, co? Mówię, taka zwykła szara gąska, a jednak chciałoby się zedrzeć z niej kurtkę i zabawić w lodowego anioła, co? Zaprotestuję, potwierdź. No i teraz tak. Kurde, nigdy nie wiem, jak tutaj mam grać. Czy mam iść tak bardziej pewnie? Czy mam iść tak bardziej na odwrót? Nigdy tego kurde nie wiem. To jest zawsze problem w tych grach, gdzie są wybory moralne. Bo tutaj wybory są ważne, bo one działają właśnie na całą fabułę. A ja takie właśnie nie lubię przez to, że nie wiem, co się potem może wydarzyć. Że ktoś nas znienawidzi, ktoś nas pokocha i. Jak tutaj mam grać tak, żeby było wszystko zajebiście i pięknie? I have no idea. Stary, weź z niej zejdź. Wiesz, jeśli ty nie zamierzasz jej puknąć, to może Mike się skusi. Odczepisz się w końcu? Wyluzuj. Sprawdzam tylko, czy pompka ci jeszcze działa. Ty, ej. Słuchaj, stary, rozejrzyj się, spójrz na te piękne góry. Widzisz tu gdzieś rodziców? No weź, człowieku, skumaj. Potrafisz sobie wyobrazić jakiś lepszy moment na erotyczne uniesienia? Ty i Ashley, nareszcie sami. Położyłeś już fundamenty. Pokazałeś, jaki z ciebie dżentelmen. A teraz bierz się do roboty. No nie wiem, może masz rację. Gamy niepewnego. No nie wiem, stary. Jak możesz nie A wiedzieć? co jak będzie dziwnie i wszystko się schrzani? Jak nie będzie chciała mnie w ogóle znać po czymś takim? Słuchałeś mnie w ogóle? Przestań się mazać, jaja wyhoduj. Jaja wychodzi. Typical man. Nie chcesz poduchać, to nie jesteś facetem. To jest taki typowy syndrom Dlaczego ja typowego nie mogłem się faceta. włamać do Nie chaty chcesz twojej słuchać stary? kobiety? Jesteś nikim. Nie masz jaj. Mówiłem, że mam plan. Brzmiałeś jakbyś Właśnie to miał. mnie najbardziej boli w Jeśli facetach, się że oni nie obrażą, to potrafią każdy z uszanować nich czyjejś wie, że dwie decyzji. urocze damy odmrożą Tak sobie samo jak kraj. jest z piciem. Ktoś jest Po takim abstynentem, ktoś nie grzecie, pije, to to pan jego sam nie wybór. powinien się Uszanujcie tym. to. No racja, zimne tyłki są najgorsze. Ktoś jest taki, że nie lubi za bardzo zmuszać kobiety do czegokolwiek, to dobrze. Uszanuj to. A to, że ty lubisz być, nie wiem, damskim bokserem, to twój wybór, twoja sprawa. Wskazówkę? The fuck is that? Wieżak na siekierę, zniesiono ten z chińskiego Washingtonów.
Zamontowany na ścianie wieszak, na którym powinna wisieć sikieta, tyle że jej na nim nie ma. Oh. Okej. Okay. I ktoś się podjebał. Chyba. Cholera, bateria mi właśnie pada. Muszę wyłączyć GPS-a. No, ktoś tu nieźle kombinuje, brawo. To masz tutaj w ogóle zasięg, gościu? Zresztą GPS to satelita, daje mu zasięg. O, no nie wypierdol, ty się tylko. I na płasko. As always. Żyję. Mogłem bardziej uważać na zdjęciach ze wspinaczki. Chodzi o WF? Ta, wiesz, wspinaczka po linie. I że to w kaje była. Nie sądzę. Masz! Użyj tego! Zapalarki. Nie szkoda ci gazu. O, Chris, wiesz, mam zarąbisty pomysł. Tak? No raczej. I co to za pomysł? No jest tak. Jestem niemal pewien, że w jednej z łazienek mam dezodorant. Dodajmy do tego zapalniczkę i... Czekaj, nie kumam. Chcesz nim sobie pojeździć pod pachami? Stary, jest w sprayu. A, no tak, teraz kuma. Miotacz ognia. Taki, jakim traktowaliśmy żołnierzyki. No, pamiętasz, jak się topiły? Pstryk, bzik i po sierżancie. Papa zamarznięty zamku. Bingo. Wreszcie chwytasz. Ja lecę jeszcze coś załatwić. Poradzisz tam sobie po ciemku, Chris? Się postaram. Zatem z Bogiem, pielgrzymie. Z Bogiem, pielgrzymie. Jak mnie nie datują te przecinki mikro. O, coś tu mamy? Posążek? Nie. Co tu mamy teraz? Ktoś tu zginie. Brązowe strata. Ostrzegał możliwe stracie jednego z przyjaciół. To wiemy, to czytaliśmy. Czy to jest jakaś w okularach? Jakaś brunetka? Zginie od pożaru. Tylko która to? Tylko właśnie która to? Jebane szczury. No dobra, poszukajmy tutaj, czy coś tutaj w ogóle znajdziemy. Przydatnego. Coś tu jest. Notka jakaś. Co my tu mamy? Czekajcie, bo ja trochę, żebym za szybko to zrobił. Fragment gazety znaleziono w składzie w schronisku. Reportaż o sprawie sądowej związanej z Blackwood Pines. Próbie podpalenia przez starego woźnego. Mężczyzna po przysiągu zemsty na dzień Waszyngtonów. 97 roku. Był właśnie skazany za podpalenie. Poprzysięga zemstę na rodzinie potentata filmowego, reportaż Charlie'ego Scotta. Victor Milgram, 52 lata. Został wczoraj wyrokiem sądu skazany na 16 lat więzienia za umyślne podpalenie, którego dopuścił się w Blackwood Pines. Milgram przez 28 lat pracował jako woźny w starym hotelu na górze Blackwood, jednak został zwolniony. Kiedy nieruchomość kupił Bob Washington, filmowiec z Hollywood. No dlatego mają tyle kasy, filmowiec. Zaskoczeniem zgromadzonych, na procesie po usłyszeniu wyroku wzburzony Milgram zaczął wykrzykiwać wulgarne komentarze i groźby pod adresem ciężarnej żony filmowca. Melinda Washington. Nazwał ją jebaną kurwą. Przysiągł też, że dopadnie kobietę i jej jebanego męża i bachory oraz sprawi, że będą cierpieć. Dał się zauważyć, że kobieta źle znosi okrzyki Milgrama. Po procesie przyznała, że choć groźby podpacza ją zdenerwowały, to wierzy w wymiar sprawiedliwości i ufa, że uchroni on zarówno ją, jak i jej rodzinę przed zagrożeniem. Okej, czyli ktoś tu miał już motyw. Tylko czy ten ktoś będzie tym zabójcą? Czy Milgram powrócił? Bo motyw już teoretycznie jest. Ale co z tym dalej? Czy to rzeczywiście jest on?
Nie wiemy tego. Co mamy tutaj dalej? Ha? Nieźle. Rodzina? Portrety dzienne. Przedstawiające rodzinę Washingtonów. Hannah ma na sobie charakterystyczny medalion. Okej, dobra. Spoko. Co to za hałasy do kurwy nędzy? Kurde, co to było? I don't know. Dobra, weszliśmy chyba już do domu. Tutaj mam drzwi. Tego są zamknięte. Nie. Bardzo śmieszne, Chris. Skąd wiedziałeś, że to ja? Nie masz przypadkiem jakichś drzwi do otwarcia? No już. Dobra. Tylko, że nikt nie otworzy. Teraz tylko jak ja mam to otworzyć. Klucz gdzieś musi... Znaczy... Musi. Może gdzieś być, ale gdzie? Kurwa, kto tam się tak żeni? Zdecydowanie tutaj jest koszmarne. Zdecydowanie tutaj jest strasznie koszmarne. Dobra, co mamy tutaj? Jadalnia jakaś. Jedna wiadomość. Nowa wiadomość. Witam, pani Washington. Tu znów sierżant Tate. Obawiam się, że mam złe wieści. Przejrzeliśmy akta i niestety nic nie możemy zrobić. Jest wolnym człowiekiem. Prawo nie daje nam możliwości ograniczenia jego swobody. Wiem, że nie to chciała pani usłyszeć. Proszę do mnie oddzwonić po więcej informacji. Koniec wiadomości. Koniec wiadomości. I dzwonił tutaj jakiś policjant. Okej, tylko że nikogo w domu nie było. Jakie nawet za tych miękkościęć, naprawdę. To one zamknięte. To, że mi się coś świeci, to mi się coś świeci. Zdjęcie. Gotowi na balma to dane. Hannah, Sam, Mike, Emily. Dobra, i teraz co? Ja trzeba wejść na górę, czy co? Gdzie mam w ogóle tutaj iść? Tutaj się tłucze okno. Gdzie mam kurde iść? Nie wiem, bo ja będę musiał naprawić te ścinki, bo one są naprawdę denerwujące. One są naprawdę irytujące. Co tu się tłucze? Komu wpierdolić? No to tutaj się kurwa mać tłucze. O ty kurwa! Kurwa mać! O ty kurwo! Kurwa mi wystarczył jebany. Bosko. Tyłki nam już tu zamarzają. Aha, zamek odmroził. Nie. Yeah. Dzięki, dzięki, dzięki za aplauz. Wiecie gdzie mnie szło? Kurde. Ale mnie to bydle wystraszyło. Co to było? Żyjesz? Jakiś niedźwiedź czy inny tygrys. O, to tylko śliczny mały rozsąd. To był kot. Znaczy, tfu, kot, wilk. Będziesz mężczyzną. Czemu powiedziałem kot? What the fuck? Aby ci chociaż buty otrzypali. Ja tam znam lepsze miejsca. Jeny, jak dobrze być już w środku. Nawet jeśli tu też trochę pizga. Spoko, rozpala ogień. Kompletnie nic się tu nie zmieniło. Od roku nic nie ruszaliśmy. A co się miało zmienić? Policja zawsze robi bajzel. Za wiele to tu się ostatnio nie działo. Ano.
czołem, mordy wy moje! Cześć! Yo. Oho. Czym chata bogata, ziom? Tak jest. No, pewnie. Zrelaksuj się, bierz co tylko chcesz. Nawet bez zaproszenia bierzesz, nie? Wow, zrozumiał, stary. Mike, trzymaj się z dala od mojej laski. Stary, o co ci chodzi, co? Odwal się od Emily. Od Emily? A po kiego wała miałbym się do niej kleić? Weź nie strugaj frajera, gościu, bo nikt cię tu nie chce. Serio, faga się, coś ci kurwa nie pasuje? Chujku jeden. Ej, ej, gdzie te łapy? Ej, co was pogięło, czy jak? Nie przyjechaliśmy tu, żeby sobie skakać do gardeł. Zdaje się, że mieliśmy miło spędzić czas, nie? Ej, Mike, może obczajcie z Jess tę chatkę dla gości, o której mówiłem. Okej, okay. Jasne, spoko. Oj, przyszła. Chcesz tam iść? Zdrajczyni. Jasne. Przyszła zdajczyni. Dobra, Josh. Może rozpalimy ogień? Gdzie moja torba? Ha? No torba, ta mała w różowe wzorki. Co ją sobie kupiłam w Rodeo? Matt, słuchasz mnie? Jezu, nie pamiętasz? Obok sklepu z włoskimi butami, gdzie kupiłam szpilki, a ty żeś przywrócił półkę, bo się śliniłeś do laski przy kasie. No... Znaczy, ona przecież tylko zapytała mnie o kurtkę. Jasne, bo tak ją obchodziła twoja zafajdana designerska kurtka. Co ty masz do mojej kurtki? Matt, gdzie ta torba? Boże, Em, może o niej po prostu zapomniała. Serio, myślisz, że nie wzięłabym torby? Ja tak tylko... czy nie? Już laskę obwinia faceta. Musiałeś ją zostawić gdzieś przy kolejce. Chodź, skarbie, zajmie nam to moment. Teraz skarbie. Ogrzejemy się potem. Ogrzejemy i to bardzo. Okej, okay, chodźmy. Już mi się kurwo nie podobasz. I typowa wypindowana szmata. Typowa wypindowana szmata. Deportacja. Seksportacja. Już mi pasuje. A jak daleko stąd jest ta cała chatka, co? Ta cała chatka? To najbardziej romantyczne, miłosne gniazdko, jakie kiedykolwiek widziałaś. O ile tam dotrzemy. Coś czuję, że szczęście nam sprzyja. Rozegraj to dobrze, to może faktycznie ci się poszczęści. Ej, gwiazdy porno! Przydadzą się wam. Gwiazdy porno? Oglądałbym. Z bok. Sorry, że was tak wykopałem. Poradzimy sobie. O, jestem pewien, że jakoś się rozerwiecie. Mhm. Miłej zabaw ze świrami. A, jeszcze jedno. Odpalcie generator, żebyście widzieli, gdzie idziecie. Ciemno tam jest. Dobra, przyjąłem. Wydaje mi się, że Josh jakby ze mną flirtował. Okej, okay. Marzycie się trójkącik? Ja pierdolę. O, serio? Co? Nie! Ja pierdolę. No niestety, jak na razie nie będzie się za wiele działo. Będą tylko takie początki. Niestety w takich grach to jest typowe, że na początku musimy się wdrożyć w fabułę, poznać wszystko i dopiero rzuca nas ta gra w tonę akcji. Tak więc pierwsze 2-3 odcinki nie będą jakieś specjalnie... Nie będą jakieś specjalnie wymowne. Przystojniaku! Selfie? Tak jest! Oho, instagramiada. Okej... Uśmiechy, kuźwa, nie. O raju, to jest idealne. Jesteśmy najsłodszą parką. Kurwa, powinnaś być modelką. Trzymaj ten aparat pod ręką, to może dam ci zrobić kilka gorących fotek w chatce. Zobaczmy. Ta, na zdjęciach się nie skończy. Jeszcze filmik chyba nie będzie. Zaraz tu zamarznę. Na to akurat mogę coś poradzić. To masz pobiegać. Ciekawe co? No, mam kilka pomysłów. Możesz to pobiegać. Zawsze będzie ci cieplej. Albo pajacyki sobie porobić.
Możesz sobie już teraz drzewkę zrobić przed chatką. If you know what I mean. To o co wam poszło wcześniej? No między tobą a Mattem. Matt to kutas. Fiutek z niego, nie? Koleś kompletnie nie miał powodu, żebyś do mnie pluć. Jeśli ma cokolwiek pod deklem, to lepiej niech zacznie tego używać, bo z nim ostro pojadę. Wow, bojowe Majki. Tylko wkurzony. Lubię to. Lubisz bad boyów? Okej, okay, I get it. Ha. Zamknięte. To coś chyba potrzebuje zasilania. Josh chyba mówił coś o generatorze? Nie. I chyba jest tutaj. Budujemy chatkę. O, czekajcie. Wróć. Wróć. Potem. A może byś tak wygenerował sobie odrobinę chęci, żeby odpalić ten cholerny morderca. Zamknij pizdę. Groźba. Niech się przystygę przed groźbą. To jest... Nie wiem, czy to jest Ashley, czy... Kurwa... Nie znam w ogóle jej ten... imion. Powtarzają się, ale nie potrafię ich zapamiętać jeszcze. Spoko, powrzeszczę na niego, tak jak ty na mnie. Może zadziała. Dobra, trzeba włączyć ten generator. Zobaczymy. Myk. Boom. Nieźle, Michael. Nie odpaliło się. We got it. Mój ty czarodzieju. O ty kurwo. O ty psie jebany. Tylko tam nie ma. O to pies jebany, no. Ciekawe kto to jest. A jak zwykle dowiemy się tego na samym końcu, o ile się w ogóle dowiemy. Dobra, lećmy dalej. Otwarte. Sezamie, otwórz się. Szeroko. Szalom. Szapuba. Niezłe, prawda? Tak. Pełen wypas. Totalnie. O je, dostarczam hity. Dobra, lećmy dalej. Gdzie ta chatka jest? Podekscytowany? Ja samym wzgórzu, co nie? Wyglądasz? Jestem teraz taki podjarany. To nasza mała przygoda. Sekskapada. Fua. Bo to widziałeś eskapadę. Tylko by to widziałeś eskapadę. Co się znowu zatrzymujesz? Pochana i B. Dziwne, że jeszcze nie posprzątali. No wiesz, śledztwo wciąż jest otwarte. Teraz to mnie ciarki przeszły. Boisz się? Ledwo to pamiętam. Widzę wszystko jak przez mgłę. Wiesz, ja to pamiętam tak. Wycięliśmy kiepski, bezmyślny numer, przez który Hannah i Beth nie żyją. Ej, ale to przecież nie nasza wina, że pobiegły do lasu. Nie, tak. Chyba wcale. Kto mógłby wtedy przewidzieć, że zrobił coś tak głupiego? Trzeba było użyć troszeczkę mózgownicy, po prostu nie odpierdalać czegoś takiego. Bo widać było, że dziewczyna jest jakby... kurwa, słowa zapomniałem. Kurwa, masz, no zawsze jak chcę coś powiedzieć, to słowa muszę zapomnieć. Jest uczuciowa, po prostu. To było po prostu widać. Że szła za Majkiem. Okej. Słyszałeś to? Chyba coś słyszałem. Tak. Jakiś krzyk. Tylko o co chodziło w tym krzyku? O to jest pytanie. No przecież tutaj nikogo poza mnie nie ma, to jest totalne zadupie. Droga jest tak zablokowana, że chyba nie dojdziemy do chatki. Ja na pewno nie zamierzam. Tak, i wejdźmy sobie do starej kopalni. Tak. O, oczywiście. Spierdol się jeszcze na dół. Hej, Jessica! Tak, żyję!
nic mi nie jest. Wow, mało się przez ciebie nie zesrałem. A myślisz, że ja nie? Nie połamałaś sobie nic? Z tego co widzę, wciąż mam wszystkie 7 kończyn. Wait, what? Jakie kurwa 7 kończyn? What? 7? To masz 4 kończyn? Jakie 7 kurwa? What the fuck are you talking about? Dasz radę wyjść? Nie wiem. Ciemno tu, nic tu nie widzę. Może to jest taka typowa blondy, która ma więcej niż jej się wydaje. Znaczy, jakie ma pojęcie. Dobra, idę do niej. Dobra, idę po ciebie, nie ruszaj się. O kurwo. A tam ktoś był. Hej, przystojniaku, pomożesz mi ruszyć ten wózek? Tak. Fajnie, że ci się usta doszłam, kiedy mówisz, nie? Dobra. Pomóż mi go przepchnąć, no masz. Okej. Rusz tą dupę. Trochę inaczej sobie wyobrażałem nasze wspólne jęki. Ciekawe, czy ona ma taki typowy syndrom blondynki. Takiej pustej blondynki. Bo jak na razie, jakby troszeczkę wszystko na to wskazuje. Ale czy tak będzie dalej? I have no idea. Dobra, i teraz co my musimy... What the fuck? Kurwa, za późno. Wszystko okej? Tak. Okej. Nic mi nie jest. Elegancko cię zwaliło z nóg. Dzięki. No, ciekawe jakbyś ty postąpiła. Chociaż tyle. Ty byś była kurwa na pewno lepsza. Na pewno byś to kurwa zatrzymała. Dobra. Jak ja teraz tutaj iść? Ja pierdzielę. Tam jest zamknięte chyba. Ale to czekajcie, skąd ten wagonik pojechał? Ja ci pokażę jasną stronę. Zamknięte czy nie? Ale to skąd ten wagonik się wziął? Było spędzone nieźle. O! A to ona! Fortuna, przypowiada Fortunę. Czyli będzie almost naked, totally naked, ale trafi gdzieś. Może to jest ta kopalnia? Że zostanie porwana? Co jest kurwa? No nie chcę tego już. Ona zostanie porwana jakoś? The fuck? No, zaczyna się robić coraz to ciekawiej. Zaczyna dowiadywać się... gdzie? Chodź tu, kobito. Gdzie swoim panu masz być? Odejdziesz dopiero wtedy, kiedy ci na to pozwolę. Najlepiej to z mojego życia. Dobra, co my tutaj mamy? Coś mi tutaj świeci. Kiep. Kapka, ekscentryczne miejsce na palenie. Jest świeży. Ciekawe, kto tu był. Ha. Okej. Okay. Mistyczny symbol. Dziwne symbole namalowane farbą na ścianie kopalni. Ich znaczenie pozostaje niejasne. Tutaj mamy co? Skrzyżona końcówka cygara pozostawiono ją niedawno. Na górze musi być ktoś jeszcze. Czyli oni go zwolnili z więzienia. Muzealne. Jaskinia szamana. I co? Czyli nie było dowodów jakby? Wszystko okej? Tak. Kopania się sypie. Było blisko. To miejsce chyba nie spełnia norm BHP. No to na pewno. Już chodźmy stąd, co? O, pierwszy raz się chyba z nią zgodzę. Chyba dosłownie pierwszy raz się z nią zgodzę.
gdzieś tu jeszcze mamy? Mapa kopalni. Mapa, na której inżynier górnictwa zaznaczył wady konstrukcyjne kopalni. Wygląda na to, że jej właściciele wiedzieli o zakończonym zawaleniu. Ona już się wali. Strasznie przytulne to miejsce. Fuj. Okej. Lecimy dalej. Wyjdziemy kiedyś? O, chyba mam wyjście. Wreszcie! Światełko w tunelu. Dobra, wyszliśmy. Na całe szczęście. Mamy prąd, okej, mamy zasilanie. Myślałem, że to są dyby, nie? Kabin. Kabin to jest chatka? Chyba jo. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. O kurde, kobieto, ty mnie nie spowalniaj. No. Myślałam, że to będzie raczej chatka baby Jagi. Ha, czekaj, aż zobaczysz sypialnię. Oho, planujesz... A to jest jakaś malutka chatka, czy to jest jakaś większa chata? Mam za nadrzu niezłą różdżkę. Żebyś tylko nie spłonął. O, teleskop! Ciekawe, jaką różdżkę. Popatrzymy na drzewka, popatrzymy na chmurki, popatrzymy na chatkę. Wow. Co? Co jest? Widziałam kogoś w chatce. Co? Kto tam kurwa widziałaś? Niech spojrzę. No tam kurwa nie ma. Co to było? Did you see that? Co to kurwa było? Dosłownie przez ułamek sekundy coś się pojawiło. Nie brałaś czegoś czasem, Złotko? Ej, to było... That was creepy. Really. Nie wiem. That was seriously creepy. Co my tutaj mamy? Hey, Jess. Mhm. Gatunki zresztą występują tu w okolicy. Wilk kanadyjski. Nie, tylko no, oczywiście, kto sobie chce, ten się zatrzyma w filmik i niech sobie poczyta. Niedźwiedź grizzly. Wiem, mam. Wapiti górski. Jaki? Chodźmy przytulić misia. Piękne ssaki z rodziny jeleniowatych pojawiły się na tych terenach kilka tysięcy lat temu. Choć zazwyczaj są łagodnie usposobione. Dominujące samce byki, broniąc swych samiec, zachowują się agresywnie i potrafią dotkliwie zranić lub stratować potencjalnego intruza. Okej, I get it. Przejdziemy dalej do chatki. Mademoiselle. No i dobra. Ciekawe, czy ona rzeczywiście kogoś widziała w tej chatce. Może to był ten gościu, co tak poluje na nas. O, chyba ten samiec. Byk. Grubo. Ostrożnie, ptasi muszczku! To tylko odpowiedź na pieśń godową. Wow, łatwy jesteś. Aha, dzięki. Jest we mnie może miłość. Thanks, wiesz, thanks. Dobra ludzie, myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym, trzecim odcinku z Until Dawn. Tutaj mam nadzieję, że już dojdziemy do tej chatki. Zobaczymy, czy tam rzeczywiście ktoś jest, czy tam nikogo rzeczywiście nie było. Tak więc, ja się wymeldowuję, trzymajcie się i do następnego, bye you.